któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I tyś, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Wisi na krzyżu Pan Stwórca Nieba, na tym krzyżu, który jest symbolem krzyża, tego krzyża sprzed 2000 lat. Pan Stwórca Nieba, płakać za grzechy człowiecze potrzeba. Kochani, witam bardzo serdecznie. Już w nowym okresie liturgicznym, w okresie Wielkiego Postu, właśnie tymi słowami pieśni, które śpiewamy, czy które będziemy śpiewać w Kościele, będąc nam przy świętej, bądź też biorąc udział, czy w gorzkich żalach, czy w drodze krzyżowej. Dzisiaj, proszę Państwa, jest pierwsza niedziela tego świętego czasu. Jest dokładnie 26 dzień lutego. Zbliża się koniec tegoż miesiąca i wkrótce rozpoczniemy nowy miesiąc. Miesiąc marzec, jak powiada przysłowie, w marcu, jak w garcu. No ale zobaczymy, tak jak trochę luty nasz zwykiwał, może być taki z marcem. No ale mu to problem jest nie nasz, ale problem tychże właśnie miesięcy. W środę, początek nowego miesiąca, właśnie tego miesiąca marca, pierwszy dzień marca. I to będzie, proszę Państwa, dzień bardzo ważny, dlatego że to jest dzień narodowy, pamięci żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych, ruchu partyzanckiego, niepodległościowego, który stawiał opór sowietyzacji i który nie pozwolił na to, żeby podporządkować się ówczesnemu Związkowi Radzieckiemu. Właśnie ci żołnierze, którzy walczyli w podziemiu, ci żołnierze, którzy oddali swoje życie za ojczyznę, za wolność, byli wyklęci przez komunistów. Dlatego też właśnie dzień 1 marca niech będzie okazja do tego, żeby pomodlić się za tych żołnierzy, za tych partyzantów, za tych żołnierzy wyklętych, którzy byli tak znienawidzeni, którzy oddawali swoje życie, którzy narażali swoje życie, jak też życie swoich najbliższych, swoich rodzin. To będzie 1 marca. Póki co, jeszcze kilka dni, zechciejmy do tego właśnie dnia 1 marca dojrzeć w sposób taki patriotyczny, bo będzie to na pewno bardzo ważne. Pamiętamy też, że też w tym tygodniu, 4 marca, więc święty Kazimierz, Kaziuki w świętym Kazimierzu, będzie to właśnie kolejna niedziela na te uroczystości kaziukowe. Dzisiaj już też bardzo serdecznie zapraszam. Poza tym, proszę Państwa, no jesteśmy w tygodniu trzeźwości, o czym mówiłem w ubiegłą niedzielę. Właśnie ten tydzień, który przeżywamy, jest właśnie takim tygodniem, który dobiega, no może jeszcze nie końca, ale który właśnie jest takim czasem, który domaga się od nas tego rodzaju refleksji, której na imię trzeźwo. Poza tym, jeżeli chodzi o czas Wielkiego Postu, to my wiemy, że też czas wyrzeczenia, my rezygnujemy z różnego rodzaju przyjemności, tych oczywiście przyjemności godziwych, dlatego, że jest to tak zwany czas zakazany. Rezygnujemy, podkreślam, przyjemności godziwych, bo niegodziwe przyjemności nie są dla nas dozwolone w ogóle, prawda? Więc na przykład taniec, czy jakieś tam no, alkohole, palenie papierosów, czy oglądanie nas zbytnie, oglądanie telewizji, czy przesadne siedzenie w internecie, czy w komórce. Jest okazja do tego, żeby troszeczkę, że tak powiem, swoje oczy potrenować, żeby te oczy, a jak też umysł od tego rodzaju rzeczy odpoczęły. Oczywiście to wszystko bardzo ważne. My chcemy wiedzieć, co się dzieje w świecie. My chcemy mieć różnego rodzaju, że tak powiem, te atrakcje, przyjemności godziwe, ale czasem z tego trzeba zrezygnować, czasem, jak to się mówi, od tego się trzeba oddalić na rzecz właśnie takiej refleksji, zadumy i przemyślenia siebie i swojego życia. Dlatego też, kochani, w tym Wielkim Poście, który mamy już za sobą, którego mamy ze sobą już kilka dni, bo dzisiaj jest pierwsza niedziela tego właśnie świętego czasu, niech to będzie czas, który przeżyjemy naprawdę w takiej atmosferze pełnej zadumy, pewnej powagi i pełnej też takiego rozważania o cierpieniu i właśnie o tym, co to cierpienie nam daje. Oczywiście na co dzień cierpienie jest bólem, my nie chcemy cierpieć, my nie chcemy, żeby coś nas bolało, od razu udajemy się do lekarzy, do apteki, od razu wszystko robimy, żeby właśnie z tego bólu czy z tego cierpienia wyzbyć się, no ale niestety nie zawsze nam się udaje. Dlatego też właśnie to cierpienie w Wielkim Poście, niechaj będzie cierpieniem, które będzie miało taki charakter zbawczy. Zapamiętajmy właśnie te słowa na cały Wielki Post: zbawienie przyszło przez krzyż. Ogromna to tajemnica. Każde cierpienie
nie ma sens, prowadzi do pełni życia. Każde cierpienie, choćby na przykład ból zęba, jeżeli odpowiednio ten ból potraktujemy, jeżeli go przedstawimy Jezusowi cierpiącemu na krzyż, na pewno ten ból zęba nie pójdzie na marne, na pewno kiedyś on właśnie zaowocuje naszym zbawieniem, czy naszą szczęśliwą wiecznością. Kochani, dzisiejsza niedziela, jak powiedziałem, pierwsza niedziela Wielkiego Postu, gdy będziemy, przecież gdy byliśmy w kościele, usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł 40 dni, 40 nocy, poczuł w końcu głód, wtedy przystąpił do niego kusiciel, rzekł do niego: jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on odparł: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi ze zbożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisane jest, aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić ciebie będą, byś przypadkiem nie uraził swojej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus, ale napisane jest także, nie będziesz wystawiał na próbę swego Pana Boga. Jeszcze raz wziął go diabeł na górę bardzo wysoko, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz przepych i rzekł do niego: dam ci to wszystko, jeżeli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to rzekł Jezus: idź precz, szatanie. Jest bowiem napisane, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu będziesz służył. Wtedy opuścił go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali mu. Kochani, widzieliśmy Chrystusa oczyma wiary, który jest kuszony przez diabła. Tak jak my też jesteśmy kuszeni. Różnego rodzaju rzeczy, które są właśnie prowokowane przez diabła. Tak, my nie zawsze w to wierzymy, ale taka jest prawda. Zobaczmy, Pan Jezus, co robi z tym pokusami? Odpiera je w sposób skuteczny i mówi właśnie do diabła: idź precz, szatanie, idź precz, szatanie. Właśnie my w Wielkim Poście będziemy kuszeni, gdy w tym czasie, który obecnie przeżywamy, gdy będziemy doświadczali jakiegoś nieszczęścia w sensie pokusy, bo pokusa, jeżeli ulegamy, to jest nieszczęście, żebyśmy umieli powtórzyć za Chrystusem: idź precz, szatanie, chcę być wolnym, chcę być dobrym człowiekiem, chcę być człowiekiem, który czyni dobro, a nie czyni zła, chcę być człowiekiem, który się podoba Tobie, chcę być człowiekiem, który pracuje przy pomocy Twojej łaski, przy pomocy Twojej obecności, przy pomocy Twojego cierpienia, przy pomocy Twojego krzyża, przez który to przyszło, zbawienie moje, zbawienie Twoje, zbawienie nasze. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego na nowy, wielkopostny, rozpoczynający się tydzień, który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Zostańcie z Bogiem.